Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym filmie wyciszymy sobie moją starą klawiaturę mechaniczną z 1991 roku. Tak więc w dzisiejszym filmie wyciszymy sobie tak na dobrą sprawę dwie klawiatury, ponieważ ta klawiatura, którą mam właśnie przy sobie, posiada przełączniki z serii Shure MX Blue. I są to przełączniki, które same w sobie wydają dźwięk, więc klawiatur z przełącznikami niebieskimi nie da się w zupełności wyciszyć, tak samo jak klawiatur z przełącznikami brązowymi. Jeżeli chcielibyście całkowicie wyciszyć swoją klawiaturę mechaniczną, no to potrzebowalibyście przede wszystkim klawiatury z przełącznikami czerwonymi oraz takiego zestawu od Sharkuna, który zaraz Wam zaprezentuję. W takiej odległości będzie mikrofon tak samo od klawiatury tej jak i tej. Tutaj mniej więcej odległość też będzie taka sama, tak więc tak wygląda ten zestawik. Tutaj mamy gumeczki, mamy jakąś taką fajną miotełkę, żeby sobie troszeczkę przeczyścić, taki pędzelek, nie miotełkę, by sobie przeczyścić, prawda, klawiaturę. No i oczywiście mamy to takie plastikowe urządzonko do wyciągania keycapów, tak więc rozpakujmy sobie to. Tutaj mamy gumeczki w tym takim malutkim plastikowym pudełeczku. To jest takie urządzonko, czekajcie, bo tutaj nie widać. O, to jest takie urządzonko do wyciągania keycapów. Jak się to wyciąga, już Wam pokazuję. Po prostu bierzemy sobie takie coś, wciskamy, ciągniemy. Tada! No i zapytacie, no i dobra, no i co robimy z tymi gumeczkami? Tak więc bierzemy sobie nasz klawisz, przykładowo tutaj mam literkę Q, no i bierzemy sobie tą gumeczkę, no i po prostu naciągamy ją w ten sposób tutaj w to miejsce klawisza, no i następnie zakładamy go już tutaj na miejsce. Okej, tak więc klawiatura jest już wyciszona, no i zobaczcie, jak teraz to brzmi. No generalnie jest rzeczywiście zauważalna różnica, chociaż z tego co słyszałem, to właśnie niebieskie przełączniki nie są najlepsze właśnie do wyciszania, no bo on po prostu, sam mechanizm po prostu jest niestety dość głośny, no i nawet kiedy po prostu mamy to takie gumeczki, rzeczywiście jest to praktycznie, myślę, połowę cichsze, ale no oczywiście klawiatura nie będzie idealnie cicha. Dobra, testowaliśmy moją AUWę. Teraz myślę czas na tego Sharkuna, który właśnie jest ze switchami brązowymi, tak więc bierzmy się już do dzieła. Okej, dobra, tak więc już założyłem sobie tutaj wszystkie te podkładki. Tak więc to samo zdanie. No, tak więc jak słyszycie, rzeczywiście jest troszeczkę ciszej. Tak brzmią switche te, które nie są wyciszone. Tak brzmią te wyciszone. No, moi drodzy, powiem Wam, sam byłem bardzo ciekawy, jakie będą rezultaty tego. No i muszę Wam powiedzieć, że zrobiłem to parę dni wcześniej, w sensie wyciszyłem sobie te klawiaturki i byłem ciekawy, jak na tą zmianę zareagują moi domownicy. No i powiem Wam, że w przypadku tej mojej starej klawiatury po prostu wyciszenie tej sekcji klawiszy QWERTY, no po prostu te klawisze, na których się najczęściej używa, bo powiedzmy, no nie wyciszałem sobie tej sekcji numerycznej, klawiszy funkcyjnych, bo uznałem, że w sumie i tak na tyle rzadko się ich używa, że nie muszą one być aż tak w 100% ciche.
Tak więc po wyciszeniu tej klawiatury, no generalnie ja widzę poprawę, po prostu skończyły się komentarze z cyklu, że a może przestałbyś już w końcu klikać? Generalnie spoko opcja, nie? Więc jeżeli ktoś z was ma klawiaturę mechaniczną i wasi domownicy narzekają wam, że po prostu jest to za głośne, myślę, że naprawdę śmiało możecie sobie kupić taki zestaw od Sharkuna, tym bardziej, że macie tam taki fajny pędzelek do czyszczenia, a także macie ten cały przyrząd do wyciągania keycapów, no i same gumeczki też są w miarę spoko, no i robią robotę. Tak więc moi drodzy, to tyle w tym materiale. Kciuk w górę, jeżeli wam się podobało, a jeżeli interesują was filmy o technologii, to zerknijcie na mój kanał, tam jest trochę filmów tego typu. No i co moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!